Bardzo. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się takiego wyniku, dlatego że no cóż, trzeba powiedzieć wprost, przyjechałem ze szpitalem, tak? Wszyscy widzieli, jak był poobijany strasznie Golob. Wszyscy widzieli też, że Przemek Pawlicki trzy razy w Daugavpils, tam był źle przygotowany tor i trzy razy poleciał. Miał musiał przechodzić rehabilitację. I muszę powiedzieć wprost, determinacja drużyny i Tomasza Goloba, bez Nikiego Petersena, pojechali wszyscy. Ja tutaj nikogo nie wyróżniam. No oczywiście, że Golob jest jasny, że tutaj jest niedoścignionym sportowcem. Natomiast resztę drużyny nawet nie potępiam Ruda, który nie zrobił tutaj nic. Jestem im wszystkim wdzięczny, bo to jest wynik, który pozwoli patrzeć z dużym optymizmem na rewanż. Przed tym meczem trener Czerwiński zastanawiał się, narzekał, czy tor będzie odpowiednio przygotowany, ale chyba nie było tak źle z tym torem. Wiem, że obserwator i wiem, że sędzia skrupulatnie przypilnowali i nie dopuścili do tej sytuacji. I myślę, że dobrze się stało, że trochę można było się pościgać. I tutaj nie mam uwag najmniejszych, jeżeli chodzi o to. Można byłoby dyskutować wykluczenie Tomasza Goloba. Prawdopodobnie on go nie dotknął, ale myślę, że dzisiaj ten wynik biorę w ciemno. Przy takiej sytuacji szpitala, bo jeszcze raz mówię, zmarznik leży w szpitalu, nie wiadomo, czy będzie chodził, tak? Petersen, z góry było wiadomo, że po tym upadku był uderzył tym samym barkiem, tak? Przemek Pawlicki plus straszny wypadek Goloba i przecież Golob ma, trzeba powiedzieć wprost, jeszcze ma uszkodzoną nogę oprócz tej ręki. Naprawdę jechałem z duszą na ramieniu. Z wyniku jestem bardzo zadowolony. Zastępstwo zawodnika za Pedersena oznacza, że za tydzień on też nie będzie mógł pojechać. To będzie to tak, absolutnie, dlatego że gdybyśmy wzięli, nazwijmy to umownie, nie wzięli tej ZZ-ki, to on by musiał jechać, a on się nie czuje pewnie. W związku z tym to za ważny jest mecz, żebyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, żebyśmy sobie zablokowali ZZ-kę. Myślę, że rzetelna rozmowa z nim doprowadziła do tego, że zachował się z klasą, powiedział wprost, nie mogę, tak? I to jest ważne.